Wprowadzenie stanu wojennego było dla mnie ogromnym zaskoczeniem. Ja czułem tą gorączkę, jaka panowała w kraju. Byłem sam osobiście zwyczajnie fizycznie przemęczony, śmiertelnie byłem zmęczony tym bieganiem, załatwianiem, organizowaniem. Jako że poza Wszechnicą jeszcze miałem taką ważną rolę, byłem głównym dostarczycielem książek z tych najważniejszych wydawnictw na Śląsk, czyli z Nowej, z Kręgu, przede wszystkim z tych dwóch wydawnictw, ale nie tylko. I to wiązało się z częstymi wyjazdami po te książki, gdzie te książki się samochodem woziło do Warszawy. Był czas, że woziłem pociągiem, to też jest na oddzielne opowiadanie, jak to się odbywało technicznie. W każdym razie no, byłem zwyczajnie przemęczony. I 13 grudnia obudziłem się, ja mieszkałem wtedy w Katowicach przy ulicy Granicznej 53C i obudziłem się gdzieś tam około godziny 9 i chciałem włączyć swój ulubiony program 60 minut na godzinę. Czy on było 9 czy o 10 już nie pamiętam, w każdym razie włączyłem ten program, cisza. No, dziwne. Włączyłem telewizor, też nic, cisza po prostu. No, trochę się zdziwiłem, ale niczego nie podejrzewałem. Telefonów w domu nie mieliśmy, więc też nie, no, bo jeszcze gdyby był telefon, byłaby cisza, to w każdym razie jakoś to chyba musiało być jakoś działo się to między godziną 10 a 11, bo o 11 o pełnej godzinie nagle telewizor ożył. No i ten sławetny Jaruzelski z przekrzywionym orzełkiem wystąpił. No i tak pamiętam, ważne jest, co człowiek odczuwa w danym momencie. Ja przyznam się, ja poczułem ulgę. Ulgę, że to się wszystko skończyło, ale to oczywiście moje słowa, nie chciałbym, żeby były interpretowane niewłaściwie. Mianowicie ulga wynikała z tego fizycznego, śmiertelnego przemęczenia i z poczucia takiego, że to jest coś nadzwyczajnego, niebywałego i tyle. Natomiast oczywiście chwilę później pojawił się ogromny żal, że zwłaszcza żal, gdy poszedłem, zobaczyłem, że poszedłem pod siedzibę zarządu regionu na ulicę Szafranka, poszedłem pod MKZ Katowice, gdzie ZOMO opanowało to wszystko i po prostu no widać było, że tam już dostępu nie ma, to wszystko uległo zniszczeniu, więc ten żal narastał z każdą godziną, z każdym dniem. Nie byłem internowany w pierwszym etapie, znaczy w tym pierwszym okresie i również w telewizji podano komunikat, że wszyscy mają wracać do miejsc swojego stałego zameldowania. Moja żona tu w Katowicach, tylko ja byłem w tym naszym mieszkaniu zameldowany, żona była zameldowana w Piastowie pod Warszawą u teściowej. I ponieważ to wszystko nie wyglądało interesująco, więc już wkrótce dowiedzieliśmy się o internowaniach i ja czym prędzej wieczornym pociągiem wyprawiłem żonę do tego Piastowa, do miejsca stałego zameldowania. Chciałem ją tu usunąć z tego terenu, gdzie no, obawiałem się, że coś jej może grozić. I sam nigdzie się nie ukrywałem. No, przebywałem w swoim mieszkaniu. No i zacząłem gdzieś tam chodzić do ludzi, orientować się, co się dzieje. I pamiętam jakoś tak w nocy tu w okolicy zaczęły się dziać no, rzeczy straszne. I pamiętam,
w nocy była wprowadzona godzina policyjna. No, ja ostrożnie jednak i w tych godzinach wieczornych się poruszałem po mieście, no nie chcąc wpaść w ręce oczywiście jakiegoś patrolu, ale pamiętam taką, gdy ja mieszkałem wtedy na osiedlu Paderewskiego, w pobliżu była ta droga, Aleja Górnośląska, dwupasmowa droga i jechały, to było prawdopodobnie w nocy z wtorku na środę, czyli z 15 na 16 grudnia jechał sprzęt ciężki w kierunku kopalni Wujek. Ja nie wiem, dokąd oni jadą, ale to wycie, całe osiedle się trzęsło po prostu. Wycie tych silników na wysokich obrotach, to czułem taką grozę.